myślałam, że to ta Julia Hartwig, a to jej chyba córka czy kto. Do bardzo skromnej podwyżki. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, komentując zawieszenie protestu, zaprosiła do rozmów z zespołem Elżbiety Rafalskiej. Najbliższe spotkanie planowane jest na czerwiec. Temat pomocy osobom niepełnosprawnym zdominował także rozmowy polityków PiS z mieszkańcami różnych części kraju. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odwiedził dziś Białogard w województwie zachodniopomorskim. W kwestii pomocy niepełnosprawnym jest jeszcze wiele do zrobienia, przyznał. Na pewno bardzo istotne i ważne jest zreformowanie orzecznictwa w zakresie niepełnosprawności. Również bardzo istotne i ważne jest to, żeby budować możliwości. Myśmy myśleli, że to wiesz, komunizm wszedł, że to wiesz, trzeba usprawniać ludzkie prawa, a to było morderstwo. Życia i funkcjonowania i zawodowego, i społecznego. Zawieszenie protestu to długo oczekiwany krok. Ciągle ten sam diabeł. Jadwiga Wiśniewska, europosłanka PiS, spotkała się dziś z mieszkańcami Zabrza. Eskalacja tego protestu nie prowadziłaby do niczego dobrego. Zapewniam osoby niepełnosprawne, że nie ustaniemy, jeśli chodzi o regulowanie sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, że program Dostępność Plus będzie realizowany. Przypomnijmy, podczas protestu rząd zrównał rentę socjalną z najniższą rentą z ZUS-u. Zmiana spowodowała wzrost świadczenia do 1030 zł miesięcznie. Poza tym parlament przyjął, a prezydent podpisał ustawę wprowadzającą pakiet ulg na rehabilitację, sprzęt, wyroby medyczne i higieniczne. Protestujący w Sejmie zamiast ulg postulują jednak wypłatę dodatku rehabilitacyjnego w gotówce w wysokości 500 zł miesięcznie. Prezydent Andrzej Duda uczcił pamięć bohaterów wydarzeń zielonogórskich. 30 maja 1960 roku mieszkańcy Zielonej Góry stanęli przeciw milicji, w tym ZOMO, w obronie domu katolickiego, który władze chciały zlikwidować. Prezydent mówił, że wydarzenia zielonogórskie powinny być tak samo znane i czczone, jak inne antykomunistyczne wystąpienia. Przypomniał, że uczestnicy tych wydarzeń nie dopuścili do pozbycia się przez komunistów tradycji, pamięci i wiary. Podczas uroczystości prezydent wręczył odznaczenia państwowe. Wśród wyróżnionych są biskup senior Adam Dyczkowski, historyk i dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze Tadeusz Dzwonkowski, a także zielonogórska radna i społeczniczka Eleonora Szymkowiak. Kilkuset strażaków kolejną dobę walczy z ogniem na składowisku odpadów w Zgierzu w województwie łódzkim. Pożar wybuchł w piątek późnym wieczorem i objął teren o powierzchni blisko 1,5 hektara. Akcję utrudnia rodzaj składowanych tam materiałów. Od początku na miejscu pracowało ponad 50 zastępów straży pożarnej, w tym ochotnicy. 360 strażaków z województwa łódzkiego wspierają służby z regionu wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Duszący gęsty dym, wysoka temperatura i skala zjawiska to ekstremalnie trudne warunki dla strażaków, podkreśla Zdzisław Pękowski z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Pracujemy w aparatach ochrony dróg oddechowych bezpośrednio na terenie działań. Otoczeni ratownicy też zabezpieczeni są. No, panują ciężkie warunki, sytuacja się zmienia nam ze względu na warunki atmosferyczne. Strażacy współpracują także z innymi służbami, które również są na miejscu, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Zgierzu Tomasz Matusia. Tutaj znakomicie spisujemy się służby mundurowe, zarówno Straż Miejska, Policja. Dobrze nam się współpraca układa. Służbom dziękował też prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski. Ogromny wkład strażaków z różnych zastępów działających na terenie miasta Zgierza i wszystkich służb, jakie włączają się. Będziemy zapewniać również tą pieczę dla Straży Pożarnej, aby te działania mogły być wykonane w sposób ciągły. Warga z żywiołem może potrwać jeszcze do wtorku. Agata Gwizdała, Radio Łódź. Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 507 w okolicach miejscowości Cieszęta w województwie warmińsko-mazurskim. Autobus zderzył się z ciężarówką. 6 osób zostało rannych i jedna jest w ciężkim stanie. Około 16 ciężarówka czołowo zderzyła się z autobusem, mówi Jolanta Sorkowicz z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Do szpitali zostało zabranych 6 osób, natomiast 11 osobom udzielana jest pomoc doraźna na miejscu. Na ten moment droga jest zablokowana. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Kierowca ciężarówki w ciężkim stanie trafił do szpitala. Wiadomości sportowe. Sylwia Urban. Polscy siatkarze pokonali w Krakowie Kanadę 3-1 i odnieśli trzecie zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Narodów. Najwięcej, 16 punktów dla polskiego zespołu, zdobył atakujący Damian Schulz. Trzeci mecz ten weekend i trzeci wygrany, więc na pewno fajny bilans na początek. Może w tym trzecim secie troszeczkę, w sumie nie wiem co tam się stało, ale w końcówce zaczęliśmy gonić. Nie udało się tego wyciągnąć, ale czwartego zaczęliśmy grać po prostu swoją grę i od samego początku kontrolowaliśmy to.
Następne turnieje Ligi Narodów zaplanowano także w Polsce. Biało-czerwoni od 1 do 3 czerwca będą rywalizować w Łodzi, a zmierzą się tam z Francuzami, Chińczykami i Niemcami. Duży sukces odniosła Magdalena French, która w swoim wielkoszlemowym debiucie awansowała do drugiej rundy French Open. W pierwszym meczu na kortach imienia Rolanda Garrosa nasza tenisistka wygrała z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową 6-3, 3-6, 6-3. Dojrzałam, że ja muszę się też podporządkować. Moja świadomość musiała się zmienić i wyszło to jakoś naturalnie. Nic absolutnie nie ingerowałam w to. Naturalnie to wszystko się zaczęło układać i myślę, że na dobre wyszło. W drugiej rundzie Magdalena French zagra z rozstawioną z numerem 10 Amerykanką Sloane Stephens. Niestety z turniejem we Francji pożegnała się Magdalinet. W pierwszej rundzie przegrała z Zariną Diaz z Kazachstanu 3-6, 1-6. Miedź Legnica i Zagłębie Sosnowiec na kolejkę przed zakończeniem sezonu pierwszej ligi piłkarskiej zapewniły sobie awans do ekstraklasy. Miedź wygrała z Chojniczanką 5-1, a Zagłębie pokonało Ruch Chorzów 1-0. Dla Ruchu był to ostatni mecz w pierwszej lidze, który zadecydował o spadku 14-krotnego mistrza Polski do drugiej ligi, czyli do trzeciej klasy rozgrywkowej. Marta Walczykiewicz wygrała wyścig kajakarek na dystansie 200 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w Duisburgu, a Maja Głoszczowska zajęła 5. miejsce w zawodach Pucharu Świata w kolarstwie górskim w Nowym Mieście na Morawach. Zwyciężyła Dunka Anika Langwat. Australijczyk Daniel Ricciardo z Red Bulla wygrał wyścig o Grand Prix Monaco, 6. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Drugi był Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari, a trzeci Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa, który utrzymał pozycję lidera w mistrzostwach. Dziś zakończył się kolarski wyścig Giro d'Italia. Zwyciężył w nim Brytyjczyk Christopher Froome, a ostatni etap z metą w Rzymie wygrał Irlandczyk Sam Bennett. Stelmet Zielona Góra przegrał u siebie z polskim Cukrem Toruń 95-117 w pierwszym meczu o trzecie miejsce w koszykarskiej ekstraklasie. Rewanż odbędzie się we wtorek w Toruniu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 21:37. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Rodzice i opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych zawiesili protest w Sejmie. Iwona Hartwich, jedna z protestujących matek, podczas konferencji prasowej wygłosiła specjalne oświadczenie. Po 40 dniach walki o godne życie naszych niepełnosprawnych dzieci, po 40 dniach ciągłych upokorzeń, ciągłej pogardy ze strony obecnego rządu zawieszamy protest. Obecny rząd nie jest gotowy do dialogu z nami, jedynie do monologu. Nigdy nie zrozumiemy, że w naszym kraju skazuje się osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, na życie w biedzie i ubóstwie. Państwo nakazuje im żyć za niecałe 900 zł. Nie udało nam się skłonić rządu do realizacji pierwszego postulatu. Nigdy nie zrozumiemy, że obecna władza nie chciała pomóc najsłabszej grupie społecznej skromnym dodatkiem na życie w kwocie 500 zł. Złożyliśmy stronie rządowej 4 kompromisy. Zabrakło dobrej woli, żeby nawet w innej formie dodatku ulżyć w niełatwym już życiu osób z niepełnosprawnościami. Chcemy powiedzieć również, co nam się udało i co warto docenić. Udało nam się sprawić, że problem niepełnosprawności stał się w Polsce tematem numer 1. Mamy nadzieję, że na stałe zagości w debacie publicznej i wrażliwości społecznej. Nasz protest unaocznił bardzo trudną sytuację rodzin, w których występuje niepełnosprawność. Od dawna postulowaliśmy o zrównanie renty socjalnej. Nasz ostatni list, zatytułowany 84% człowieka, Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej odpisało nam na niego i twierdziło, że podwyżka tego świadczenia jest niemożliwa, że nie są prowadzone w tym kierunku żadne prace. Mamy 100%. Nasze niepełnosprawne dorosłe dzieci nie są już osobami w 84%, a w 100%. To jest oczywiście mały krok w stronę przywracania im godności. Od dawna postulowaliśmy o waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego, który od 12 lat wynosi 153 zł. Dzięki protestowi udało się skłonić rząd do bardzo skromnej podwyżki w tym roku o jedyne 30 zł. Dziękujemy wszystkim za wsparcie protestu.
Tak mówiła Iwona Hartwich, jedna z protestujących matek. Przypomnijmy, rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych zawiesili protest prowadzony w Sejmie od 40 dni. Przy naszym telefonie Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Jak pan ocenia, czy można mówić o wygranych i przegranych tego protestu, czy zawieszenie protestu nie należy traktować w takich kategoriach? O nie, zdecydowanie myślę, że tutaj trudno mówić o jakimkolwiek zwycięstwie i jakiekolwiek zwycięstwo, bo wyłącznie zwycięstwo prusowe. Decyzja o zawieszeniu czy zamknięciu protestu, które nie odniósł jakiegoś wyraźnego, pozytywnego skutku, jest zawsze decyzją trudną i w tym sensie wydaje mi się, że warto docenić należycie też taką odpowiedzialność, którą trakierowała się z panem protestującym w Sejmie i to, że ten protest zakończył i możemy mieć w tym sensie jakieś poczucie ulgi, bo skończył się też dramat grupy ludzi, który obserwowała ta Polska, ale jest to ulga dosyć gorzka, dlatego że wydaje mi się, że w pewnym momencie, choć władza miała bardzo poważne argumenty i ma bardzo poważne argumenty i władza no, ma prawo, że tak powiem, przestrzegać, że zawieranie jakichkolwiek zobowiązań wymaga odpowiedzialności, prawda? Bo to są zobowiązania nas wszystkich. To jednak mam takie poczucie, że w pewnym momencie trochę zabrakło rzeczywiście woli dialogu, że o ile na początku tego protestu rządzący spotykali się z protestującymi i wykazywali chęć dialogu, to potem mieliśmy z jednej strony no, serię takich dosyć gorzkich, niepotrzebnych, czasem nieodpowiedzialnych słów ze strony niektórych posłów pod adresem właśnie protestujących, a potem już chyba właściwie obóz władzy przyjął taką strategię właściwie impasu, który ma doprowadzić do wygaszenia tego protestu. I wydaje mi się, że szkoda, dlatego że no tu było miejsce na dialog. Ja myślę, że tym protestującym nie chodziło na końcu o to, żeby już dzisiaj, prawda, wszystkie swoje potrzeby... Tak, ta ostatnia propozycja była taka, ostatnia propozycja kompromisu była taka, żeby od przyszłego roku właśnie, zacząć wprowadzać ten dodatek 500 złotych gotówce. Ostatnie dni obserwowaliśmy taki wyraźny sygnał ze strony władzy, że żadnych rozmów dalej nie będzie. I powiadam, wydaje mi się, że szkoda, że można było stworzyć też w takim sensie symbolicznym inne, lepsze warunki zakończenia tego protestu. Ten protest mógł się zakończyć w taki sposób, żeby ci ludzie wyszli, tak jak dzisiaj wyszli z podniesioną głową z Sejmu, to także, żeby wyszli z jakąś wyraźnie określoną perspektywą. Ale jak powiedziałem, właśnie ważniejsze od tego, co się wydarzyło w polityce, jest zawsze to, co się wydarzyć może, to, co się wydarzyć powinno. I zamknięcie tego protestu otwiera przed władzą jak powiedziałbym, przestrzeń na podjęcie poważnego dialogu, na podjęcie poważnej rozmowy. Już bez takiej presji tego sejmowego protestu, który oczywiście był czymś nadzwyczajnym. I błędem byłoby właśnie ze strony rządzących, gdyby odczytali ten dzisiejszy koniec protestu jako ich sukces. Sukces, czy jakby no, taką okazję do spoczęcia na laurach. To jest właśnie moment, w którym powinna się rozpocząć, ja myślę, poważna rozmowa. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska zaprosiła już do rozmów osoby protestujące, które protestowały w Sejmie. I myślę, że jak opadną emocje, także takie bym powiedział emocje no też gdzieś podgrzewane z różnych stron politycznych, to wtedy w ciągu najbliższych dni właśnie taki proces powinien się rozpocząć. Dobrze by było tak, że gdyby on nabrał charakteru takiego zinstytucjonalizowanego, to znaczy, żebyśmy mieli jakiegoś, ja bym powiedział, ze strony rządu takiego w miarę na wysokim poziomie urzędnika, przedstawiciela rządu, który by właśnie tymi sprawami się zajmował. I to jest na pewno też wielkim sukcesem protestujących, że oni przypomnieli nam wszystkim, prawda, że niepełnosprawni są częścią polskiego społeczeństwa. Zastanawiam się, czy to nie było w ogóle największym sukcesem protestujących, zwrócenie uwagi na ich sytuację. Dokładnie. I też oni poruszyli bardzo ważną kwestię, skoro polskie społeczeństwo się rozwija, skoro Polska się bogaci. To jest zasługą i
obecnego rządu i poprzednich rządów, no to jest pytanie, czy ten poziom życia, czy zakres funkcjonowania pełnosprawnych w sferze publicznej nie jest po prostu zbyt niski. Z tym pytaniem pozostajemy. To jest też takie pytanie o model, ja bym powiedział, solidarności społecznej, prawda? Bo w ostatnich miesiącach i latach dużo się mówi o solidarności społecznej, ale ona dotyczy głównie takich grup społecznych, które są stosunkowo liczne, ona dotyczy problemów, które widzimy. Niepełnosprawni to jest problem w tym sensie wyjątkowy, bo ich cierpienia często nie widać, ich potrzeb często właśnie nie słychać i też ich, tak bym powiedział, siła wyborcza stosunkowo nieduża. I teraz właśnie tutaj no, politycy obozu rządzącego stoją przed takim egzaminem, trochę bym powiedział także w takim charakterze etycznym, to znaczy czy będą gotowi także pomóc tym, którzy być może nie będą w stanie odpłacić im za to potem przy urnach wyborczych, bo jest ich po prostu zbyt mało. Ale wierzę, że władza rozumie to wyzwanie, że rozumie tę perspektywę i wierzę w perspektywę takiego dialogu na rzecz losu niepełnosprawnych w Polsce, też dialogu ponadpolitycznego, bo ten problem to jest problem właściwie dla każdej władzy. Porozmawiajmy o postulatach i o propozycjach rządowych. Protestujący zgłosili dwa postulaty: zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenie 500-złotowego dodatku w gotówce. Rząd przekonuje, że spełnił oba żądania, zrównał rentę socjalną, a ten dodatek to jest taka ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla niepełnosprawnych. Protestujący utrzymują, że ten postulat nie został spełniony, bo im zależy na 500 zł w gotówce. Czy ta ustawa druga była wydmuszką? Jak pan ocenia? Tu dotykam do bardzo takiej ważnej i charakterystycznej cechy polityki społecznej, jaką jest, bym powiedział, pewien szerszy kontekst. Bo gdybyśmy miesiąc czy dwa miesiąc temu nie słyszeli tej informacji, że oto rząd jest gotów w gotówce każdemu, prawda, dopłacić 300 zł do wyprawki dla dziecka, które idzie do szkoły. Gdybyśmy wcześniej jeszcze nie słyszeli zapewnień rządu, że on ufa rodzicom, prawda, i w związku z tym to 500+ trafia w gotówce do wszystkich, którzy mają więcej niż jedno dziecko, to wtedy oczywiście rozmowa o tym postulacie i wtedy oczywiście rozmowa o tej ofercie rządu, prawda, żeby pewne świadczenia przekazać, że tak powiem, no bardziej w naturze i w usłudze niż w gotówce, byłaby inna, ale no, z polityką społeczną jest tak, że to jest, ja bym powiedział, taki system pewnej chwiejnej równowagi, to jest system, w którym różne oczekiwania, różne potrzeby, różne interesy gdzieś są w pewnej równowadze. Teraz jeżeli jeden z nich się zaspokoi, to wtedy inne także dochodzą do głosu i tutaj jakby to trochę bym powiedział zagrało. W tym sensie trudno jest też, ja bym powiedział, no nie rozumieć logiki protestujących, które mówią, że skoro rząd ufa i daje gotówkę do ręki właśnie rodzinom z 500+, czy jest gotów dać gotówkę do ręki, prawda, w związku z tak zwanymi wyprawkami, a nie na przykład te wyprawki w naturze, no to pytanie, dlaczego nie jest w stanie dać gotówki do ręki właśnie rodzicom osób niepełnosprawnych. I powiem, to jest ważne pytanie, na które powinni i ci rodzice i my wszyscy powinniśmy usłyszeć jakąś przekonującą odpowiedź. I tu wydaje mi się, że gdzieś rozmowy na ten temat zabrakło. Kolejna sprawa to podejście polityków do tego protestu. Czy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości potrafili rozmawiać z protestującymi? Czy wykazali empatię dla ich postulatów? Z kolei też, czy politycy opozycji wykorzystywali ten protest? Jak pan ocenia? Odpowiedź jest złożona. Znaczy, zaczynając od tej drugiej części pani pytania, tak jak no, w roku 2014, kiedy mieliśmy właśnie bardzo podobną sytuację, prawda, przy protestujących, widać było wtedy polityków ówczesnej opozycji, którzy dzisiaj są częściowo u władzy. No tak też dzisiaj widać było, że protestujący cieszą się jakimś wsparciem, sympatią polityków opozycji, ale ja bym nie przesadzał. Skala tego wsparcia właśnie protestujących ze strony opozycji nie była jakąś skalą, bym powiedział, taką dominującą. To nie była z całą pewnością, przynajmniej tak mi się wydaje, jakaś instrumentalizacja czy
jakaś taka czysto polityczna gra. Natomiast jeśli chodzi o już ocenę takiego otwarcia polityków obozu władzy, to ja bardzo wysoko oceniłem to, że na początku pani minister Rafalska spotykała się, próbowała rozmawiać z tymi protestującymi, że był tam z pewnym politycznym ryzykiem, podjął polityczne ryzyko spotkania się pan prezydent Duda, że także pan premier Morawiecki znalazł czas, ale w pewnym momencie, trudno powiedzieć, to było 2 tygodnie temu, czy może trochę później, na pewno chyba takie można mieć wrażenie, decyzja w obozie władzy, że właściwie no, rozmowę należy uciąć i w zasadzie należy ten spór wziąć na pewne przetrzymanie. Ja to przynajmniej tak widzę. No i kolejna sprawa, były wydarzenia też ostatnich dni, kiedy zostali odgrodzeni kotarą. Tak, nie było dostępu do winy. Czy nie zabrakło też delikatności dla protestujących? Ograniczenia dotyczące wchodzenia dziennikarzy na teren Sejmu, prawda, czy też wpuszczania niektórych odwiedzających. Był też incydent związany z wywieszeniem transparentu. No tak. Tutaj to już był, znaczy ta sprawa z wywieszeniem transparentu, to już w mojej ocenie była konsekwencja narastania pewnego napięcia, prawda, i pewnej desperacji po obydwu stronach. Ja bym tutaj jakoś nie obwiniał nikogo szczególnie, to był już wynik pewna logika sytuacji, prawda, która zaczęła wymykać się spod kontroli. I tu no, przyjęto taką strategię, żeby właśnie przez pewnego rodzaju, że tak powiem, no takie taki pogłębiający się pad, gdzieś ten spór sam wygasł. Myślę, że też rządzący liczyli na to, że media przestaną się tym interesować, że to będzie taki spór właśnie, który gdzieś tam wygaśnie. Panie profesorze, jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Na pewno ten temat, jeżeli ten protest został zawieszony, zejdzie z pierwszych stron gazet. Od kilku tygodni był jednym z głównych tematów. Co dalej? Czy ten sukces, który osiągnęli, czyli zwrócenie uwagi na ich sytuację, czy to nie będzie, nie odejdzie to w zapomnienie? To zależy. No, po pierwsze oczywiście dużo zależy od nas, od państwa, od dziennikarzy, od komentatorów. Po drugie od polityków. Chodzi o to, żeby teraz politycy tego właśnie sukcesu protestujących nie próbowali zbyt łatwo gdzieś tam, prawda, przekuć na jakieś swoje różne polityczne rozgrywki. No i wreszcie sprawa trzecia. Zbliża się jednak ten czterobój wyborczy, prawda? Będą wybory samorządowe za chwilę, w których może te kwestie nie będą... Czyli nikt nikomu nic nie da się nawalczyć. Będą wybory i na pewno wyborcy będą pamiętali to wszystko, co obserwowaliśmy i na pewno... Także obóz władzy, który ma na sztandarach przecież hasło solidarności społecznej, hasło bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa socjalnego, będzie chciał... Czyli, że nikt nikomu w Polsce tu nic nie da, trzeba walczyć, widzicie państwo. Brać to chętnie, jak to Platforma Obywatelska doprowadziła do wszelkich złodziejstw, mieszkań, pieniędzy. Panie profesorze, bardzo wartości profesorze ludziom, Sławomir, że ludzie są niedowartościowani. A ten krzywy, a ten garbaty, a to temu nie dać, bo to niepełnosprawni. A ten nienormalny, a ten wariat, nie dać temu, nie dać temu, nie dać temu, nie dać temu, nie dać temu. Zgromadzenia parlamentarnego NATO wschodnia i południowa flanka. Tu NATO musi jeszcze bardziej wzmocnić swoją obronność, tak mówił w swoim wystąpieniu minister obrony Mariusz Błaszczak. Przy naszym telefonie generał Roman Polko, były dowódca GROM. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rosja jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w Europie i nie tylko. Minister Błaszczak zwrócił uwagę właściwie na te wszystkie aspekty, które z naszego punktu widzenia... No jak broń chemiczną produkują, no to do czego to prowadzi? To nie jest koniec historii, dobrze, że to podkreślił, tylko mamy zderzenie cywilizacji, mamy imperialną Rosję, która łamie właściwie wszelkie granice do tego stopnia, że nawet neutralne kraje, takie jak Szwecja, myślą już poważnie o tym zagrożeniu, gdzie niedawno uważano, że teraz zapanuje powszechny pokój, taki globalny pokój. No i w końcu... Szwecja? No co Szwecja? Zwrócił uwagę na kwestię migracji. Dobrze, że te... No tam gdzieś Sara Leander miała się schronić, uciekła, bo po wojnie to złapali tam i do Afryki uciekła. Sara Leander. No ze Szwecji, z Norwegii, stamtąd. Z tego, co Putin czyni,
a zbroi się i kupuje broń ofensywną. Dziś w pewnym sensie Rosja ma przewagę nad sojuszem. Nasze wojska górują nad rosyjskimi liczebnie, posiadając w wielu obszarach przewagę technologiczną, ale to Rosjanie są lepiej przygotowani do prowadzenia wojny klasycznej. Tak mówił minister Mariusz Błaszczak. Czy państwa sojuszu radzą sobie z zagrożeniem ze strony Rosji? I tu znów kluczowa sprawa. Ja pamiętam I znowu z Ameryka, prawda? Ameryka pomocą, a Rosja Ameryki się boi i po prostu wiesz, jak co, to Ameryka jak zaatakuje, to już po Rosji. Koniec, ale po co to wojnę prowadzić? I dopiero od nowa odbudowujemy zdolności działania na własnym obszarze. Minister dyplomatycznie zwrócił uwagę jednak na to, co jest kluczową siłą Rosji. Otóż tam jest to wszystko w rękach jednego decydenta i Putin w krótkim czasie może uruchomić te dywizje, te związki taktyczne, którymi dowodzi, podczas gdy NATO na wypadek zagrożenia, czy nawet na wypadek tego, co się działo na Krymie, w Ukrainie, w Donbasie, miało problemy... Widzisz, o czym to Radio Conchita mówi? ...i uzgodniły chociażby wspólne straszne rzeczy. ...było również podczas arabskiej wiosny, gdzie przez długi czas nie udało się znaleźć porozumienia co do wspólnego natowskiego stanowiska. Straszne rzeczy. Trzeba to z pewnością zmienić, trzeba usprawnić system kierowania, dowodzenia siłami NATO, tak żeby no nie był to papierowy tygrys, tylko żeby ten potencjał, który w sumie jest, był gotowy do użycia. No i oczywiście ten aspekt przewagi technologicznej widać, natomiast po stronie rosyjskiej jednak w dalszym ciągu są te zagony pancerne i ta doktryna użycia taktycznej broni jądrowej, która właściwie odżyła po krótkim okresie, kiedy wszyscy chcieliśmy wierzyć w pokój, ale to było tylko myślenie życzeniowe. Minister Błaszczak mówił także, że wsparcie dla obecności Gruzji i Ukrainy w NATO jest dla Polski priorytetem. O możliwym przystąpieniu Gruzji i Ukrainy do NATO mówi się od co najmniej 10 lat. Dlaczego ten proces się tak przeciąga? No i dalej będzie się mówiło, ponieważ chociażby z paktu NATO, no, NATO nie przyjmie w swoje szeregi żadnego kraju, który ma nieustabilizowane granice, a Rosja doskonale zadbała o to, żeby ani Gruzja, ani Ukraina swoich granic nie miała ustabilizowanych. I tu jest rzeczywiście problem, bo jeżeli te kraje miałyby wstąpić do NATO, to zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi, które obowiązują, no musiałaby najpierw pomóc w tym Rosja, a z pewnością tego nie zrobi, bo z pewnością jej celem działania w tamtym regionie świata jest właśnie to, żeby mieć ten obszar pod własną kontrolą i w żadnym wypadku nie dopuścić, aby granice NATO przybliżyły się do Rosji. To na koniec jeszcze pytanie. Jakie znaczenie ma zgromadzenie parlamentarne NATO? Tu nie zapadają żadne decyzje, to jest organ doradczy. Czy to jest wypracowanie priorytetów przed lipcowym szczytem w Brukseli? Z pewnością jest organ doradczy, ale spotykają się politycy wysokiego szczebla i tak naprawdę to oni podejmują ostateczne decyzje. Dość powiedzieć, że tak jak we wszystkich tego typu działaniach, to jednak w kuluarach, w toku takich dyskusji powstają pomysły, koncepcje, które później sztaby przerabiają na jakieś projekty dotyczące konkretnych działań, mapy drogowe. I one są w praktyce realizowane. Dobrze, że te spotkania są regularnie. Szkoda, że tych spotkań zabrakło takich ważnych, kluczowych, przełomowych momentach, wtedy kiedy to Putin przejmował inicjatywę, a na to właściwie było bezczynne, jak ten stróż chowający głowy w wiatr. I bardzo dziękuję za ten komentarz. Dziękuję. Generał Roman Polko, były dowódca GROM, był gościem Polskiego Radia 24. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom uczy i bawi najmłodszych. Rano obudzimy, cały dzień wam towarzyszymy, wieczorem do snu utulimy. A gdy zaśniecie, rodzice mogą posłuchać porad ekspertów i świetnej muzyki. Słuchajcie nas przez internet, odbiorniki DAB+, albo przez aplikację na smartfonie. Wszystkie dzieci to polecą, bo to Polskie Radio Dzieciom. Autopromocja. Jest 22, czas na informacje dnia. Obiekt
Opiekunowie niepełnosprawnych zawiesili protest w Sejmie, ale nie zamierzają rezygnować z walki o 500-złotowy dodatek. Rzeczniczka rządu apeluje o dołączenie do rozmów z zespołem minister Rzefalskiej. Bardziej szczegółowe plany obrony, sprawniejsza struktura dowodzenia. To zdaniem szefa MON jedne z ważniejszych zadań dla NATO. Zgromadzenie parlamentarne potrwa do jutra. Profesor Giuseppe Conte nie będzie nowym premierem Włoch. Nie udało mu się utworzyć rządu. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Protest dorosłych niepełnosprawnych i ich opiekunów zawieszony. Pikietujący opuścili budynek parlamentu. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska powiedziała, że to dobra informacja i zaprosiła do rozmów z zespołem minister Elżbiety Rafalskiej. Wskazała, że dzięki spotkaniom przedstawicieli rządu z protestującymi udało się przyjąć dwie ważne dla niepełnosprawnych ustawy. Jedna, która podnosi rentę socjalną w ten sposób od września, osoby niepełnosprawne, którym ona przysługuje, z wyrównaniem od czerwca dostaną ją w wysokości 1029 zł, czyli wysokości minimalnej emerytury, oraz drugi projekt, który w ocenie wielu ze środowiska osób niepełnosprawnych był projektem wyczekiwanym od lat, czyli dostęp do świadczeń zdrowotnych, dostęp do nieograniczonej, nielimitowanej rehabilitacji. Decyzję o zawieszeniu protestu opiekunowie argumentowali brakiem dialogu z rządem. Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska podziękowała protestującym opiekunom osób niepełnosprawnych i ich dzieciom. Obiecała również, że będzie walczyć o ich prawa. Protestujący wychodzą z Sejmu jako bohaterowie zwycięzcy, mówiła działaczka. Teraz na was będą spoczywały oczy wszystkich niepełnosprawnych, nadzieje niepełnosprawnych. Nie zostawimy was samych, nie będziemy bez was o niczym decydowali, ale rzeczywiście potrzebujemy teraz ekspertów, organizacji po to, żeby dążyć do tego, żeby wszystkie zapisy konwencji do spraw osób niepełnosprawnych ONZ były w Polsce wypełniane. Przypomnijmy, grupa opiekunów i niepełnosprawnych zgłosiła dwa postulaty. Zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenie 500-złotowego dodatku na życie w gotówce. Rząd przekonuje, że spełnił oba żądania. Zrównał rentę socjalną z najniższą rentą z ZUS. Prezydent podpisał też ustawę o pakiecie ulg. Według rządu przyniesie ona gospodarstwom miesięcznie około 520 zł oszczędności. Protestujący utrzymują, że ten postulat nie został spełniony, bo zależy im na 500 zł, ale w gotówce. Terroryzm, migracje, sytuacja w Korei, na Bliskim Wschodzie czy zagrożenia hybrydowe to najważniejsze z problemów, jakimi zajmują się uczestnicy trwającego w Warszawie zgromadzenia parlamentarnego NATO. Szef MON Mariusz Błaszczak w swoim dzisiejszym przemówieniu mówił o wyzwaniach, jakie zdaniem polskiego rządu stoją przed sojuszem. Żałujemy, że przeciąga się tak ten proces. W naszym przekonaniu oba państwa starają się jak najpełniej realizować swoje zobowiązania. Tymczasem Ukraina przekazała obradującemu zgromadzeniu informację o tym, że Rosja prowadzi badania nad zakazaną bronią masowego rażenia. Rosjanie opracowują między innymi nowe odmiany wirusa powodującego gorączkę krwotoczną. Mają też prowadzić badania nad nową bronią chemiczną. Wynika z ukraińskich danych. Prezydent Włoch Sergio Mattarella powierzył misję utworzenia eksperckiego rządu doświadczonemu ekonomiście Carlo Cottarellemu. Dziś zrezygnował z tego zadania kandydat antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd i Eurosceptycznej Ligi, profesor Giuseppe Conte. Misja profesora Contego nie powiodła się, ponieważ Sergio Mattarella nie zaakceptował kandydatury ostro krytykującego Unię Europejską i Niemcy profesora Paolo Savony na stanowisko ministra ekonomii i finansów. Savona porównywał obecną politykę gospodarczą Niemiec do tej, którą prowadziła III Rzesza. Prezydent wyjaśnił, że negatywna reakcja rynków finansowych i unijnych partnerów na tę kandydaturę groziłaby katastrofą finansową. Biuro prezydenta poinformowało, że misję tworzenia eksperckiego rządu otrzyma Carlo Cottarelli, ekonomista Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Oznacza to, że niebawem odbędą się kolejne wybory. Jak wynika z sondaży, Ruch i Liga mogą w nich otrzymać ponad 60% głosów, co grozi powtórką obecnego kryzysu politycznego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Czas na prognozę pogody. Jutro, podobnie jak
Dzisiaj na przeważającym obszarze słonecznie. Większe zachmurzenie jedynie na północnym zachodzie i w górach. Temperatura od 22 stopni nad morzem, 26 na północy i wschodzie kraju do 29 miejscami na południowym zachodzie. W nocy na północnym zachodzie i na krańcach południowych może padać i grzmieć. Termometry pokażą od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na ziemi lubuskiej. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Poczytnik. O Boże. A Juszka, Miuszka, myślałby, a tak, 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 tak. Witamy, również pozdrawiamy, czy możemy poznać imię? Michał z Warszawy. Dziękujemy, prosimy. Nie ujmując nic polskim matkom z kraju, chciałbym przypomnieć i podkreślić zasługi polskich matek z zagranicy, z emigracji. Polonia amerykańska, największa, najstarsza, najlepiej zorganizowana, składała się na początku ubiegłego wieku przede wszystkim z ludzi prostych, niewykształconych, często niepiśmiennych, ale ci Polacy skupieni wokół parafii polskich w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie okazali się niezłomnymi patriotami. I tu szczególna rola matek. Tych matek, które stworzyły Związek Polek w Stanach Zjednoczonych, robiły zbiórki finansowe na wsparcie odradzającej się Polski. Wychowały swoich synów wspaniale. 30 tysięcy ochotników do Błękitnej Armii Hallera właśnie przybyło ze Stanów i z Kanady. I Polonia przez cały okres, aż do chwili obecnej, wspierała naród polski. Rozwój, trwanie państwa, odbudowanie wolności. Ta Polonia jest najważniejszym sojusznikiem, który nas nigdy nie zdradzi. I to jest właśnie kwestia wychowania w domu, w rodzinie. Roli Polek na emigracji, które dbają o to, żeby te polskie serca biły dla Polski cały czas. I uważam, że na stulecie odzyskania niepodległości należy przypomnieć, że Wielka Brytania blokowała udział Polski w traktacie wersalskim. Nie chcieli dopuścić polskiej delegacji. Uważali, że Polska była sojusznikiem kajzerowskich Niemiec i Austro-Węgier. I dzięki Ignacemu Paderewskiemu i Polonii amerykańskiej prezydent Wilson wymusił udział polskiej delegacji w obradach Kongresu Wersalskiego. Dzięki temu Polska odzyskała niepodległość i nie została zmuszona do zapłacenia odszkodowań wojennych jako aliant państw centralnych. Także uważam, że to wychowanie, rola Polek była olbrzymia i jest do tej pory. I uważam, że Polonia powinna doznać szacunku i wdzięczności, szczególnej wdzięczności ze strony Polski, a wyrazem tej wdzięczności w mojej opinii powinno być wywiązanie się władz z obietnicy, że Polonia będzie miała zagwarantowane miejsce w polskim Sejmie. To jest kwestia uhonorowania, uszanowania, wyrazu wdzięczności dla Polek, matek Polek z Ameryki i ze Stanów Zjednoczonych. Gdyby nie Polonia w tych krajach, Polski by nie było.
Dziękujemy, panie Miale. Także przepraszam, że tak dużo czasu zająłem, ale uważam, że tej Polonii też należy dużo uwagi poświęcić i być może specjalny komitet wdzięczności dla Polonii amerykańskiej należy zorganizować, żeby to się nie rozmyło. Bez Polonii nie będzie wolnej Polski, a bez wolnej Polski Polonia może się rozmyć w świetle tego multikulti, które zaczyna panować na całym świecie. Multikulti. Dziękujemy. Dziękuję. To pan Michał z Warszawy. Multikulti, proszę państwa, multikulti. Tak samo jak gender, mi się wydaje, że to jest strasznie niebezpieczne, zwłaszcza jak komunizm. Wiele cennych słów na temat Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej. Mogłem się o tym przekonać, będąc w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, co prawda krótko, ale bo musiałem wracać tu do swoich obowiązków, ale w Chicago czy w Toronto, w Kanadzie byłem w 1996 roku. I co ważne, że właśnie przez pokolenia Kaszuby na przykład w Kanadzie, to jest właśnie Polonia, która z zaboru pruskiego, oni byli rejestrowani nie jako Polacy, tylko jako Prusacy, a pokazali w Kanadzie, że są Polakami i Kaszuby polskie są w Kanadzie. Przez pokolenia właśnie przechowali kulturę, tradycje, trzy parafie katolickie i polskie równocześnie. Jedna z nich to Wilno, jest też parafia poświęcona w Kanadzie Matce Bożej, albo na przykład najstarsza parafia i kościół w Chicago świętego Stanisława Kostki. Więc rzeczywiście się Polacy gromadzili przy kościele, zachowywali swoją tożsamość i walczyli także o niepodległość. Mogę powiedzieć panu, że mój wujek, mojej mamy rodzony brat, właśnie zaciągnął się do wojska w Stanach Zjednoczonych, gdy prezydent Wilson włączył się w pierwszą wojnę światową, został skierowany tutaj do Europy na walkę, prawda, przeciwko Prusakom, przede wszystkim i Austro-Węgrom, i tutaj zginął, poniósł śmierć w Europie. Ale właśnie ta konsolidacja, ta miłość do ojczyzny i pragnienie wyzwolenia narodu, jak również zachowanie tożsamości narodowej polskiej, towarzyszyło i niech towarzyszy na dalsze pokolenia. Szczęść Boże. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Dobrze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Zofia z Lublina. Bardzo ciekawy to jest temat i bardzo ważny, zresztą tak jak już i pan profesor i ksiądz prowadzący podkreślali. Ksiądz profesor, także tutaj naszym gościem jest tak, ksiądz profesor. Tak, przepraszam, no właśnie ksiądz profesor. No na początek chyba chciałam kilka przykładów jeszcze uzupełnić czy wzbogacić tę rozmowę. One nie będą tak odkrywcze, ale warto sobie coś takiego uświadomić. No przede wszystkim chyba taka ogólna refleksja, że historia udziału kobiet w losie polskiego narodu jest tak długa jak istnienie narodu. Jest to nieodzowna sprawa. Gdybym tutaj chciała przytoczyć kilka przykładów, taką ostoją i potworą w życiu Juliusza Słowackiego była przecież Salomea, jego matka Słowackiego. A jeśli można, to jeszcze wrócę do Elizy Orzeszkowej, która wspierała przecież... A Słowacki to ogóle napisał i drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowy. W postaci żywności, opatrunku, bielizny ze swoją służbą. Mąż Orzeszko nie był przychylny tym poczynaniom swojej żony. Przypłacił zresztą później wywozem na Sybir. Eliza Orzeszkowa została sama. No oczywiście to skończyło tak, że większość z nas pamięta na Mińskoszczyźnie. Po prostu majątek został skonfiskowany. Przejęli to Rosjanie.
Innym przykładem jest los, tak może chronologicznie, Zofii Kosek-Szuckiej, niezwykłej kobiety i człowieka bohatera. Narażała życie przecież tworząc Żegoty, wspomagając rodziny żydowskie, a później co przeżyła, kiedy wyjechała do Anglii. Tam była posądzana o współpracę z komunistami. Ten los był niezwykły. Albo jak świadkowie Jehowy byli posądzani, proszę Państwa, współpracę. To już lepiej nie mówić. Niewyobrażalne sytuacje, a jednak sobie radziła. Ja miałam przyjemność spotkania się z Zofią Kosek-Szuckiej. A to z Ameryką, a to z komunistami, a to wiesz, kimkolwiek, żeby tylko się przyczepić. Słów istotnych. No i jeszcze o jednym przykładzie chciałam powiedzieć. O pani profesor Urszuli Wińskiej, o pracowniku naukowym, wybitnym pedagogu i dydaktyku na Uniwersytecie Gdańskim. Tak, nawiasem mówiąc, ta pani profesor to moja promotorka. Co ludzie w sobie mają z lichwiarstwa, co że nawet w pierwszym wieku nienawidzili? Lichwiarzy, celników, setników. I że dzisiaj niektórzy mają coś takiego w sobie, że ścigają, wiesz, pieniądze, koniecznie. A to już jest niemodne nawet z racji tej linii myśli, bo to Kościół katolicki wygrał w sumie. Widzicie Państwo? I tym dziadom głupio jest teraz już. Taki, wiesz, facet, windykator, wiesz, tu z Pragi się reklamuje jeden, wiesz, że on jest z Pragi, że on jest szlachcicem pewnie, daj spokój. Chamstwo rozbestwione przez dziadowski bit. Tak jak Żydzi kiedyś myśleli, że Jahwe ich wybrał, to jak ich wybrał, to oni mogą robić wszystko, a przecież Jahwe dał wymagania, dał prawo. A oni, wiesz, sobie sami prawo. I tak katolicy to samo, 325 rok. I dlatego też, no i ci mają rację, i ci mają rację. I dlatego ta wojna jest, trzeba się pozbyć pogańskich praktyk i zwyczajów i nie trzymać pogaństwa. Wiara w Trójce, w duszę nieśmiertelną, w piekło czy świec. Nie wiem, co jest. Oglądam te właśnie młode, powiem, dziewczyny protestujące z czarnymi paznokciami. To jest dla mego pokolenia jest to niewyobrażalne. To jest nie do przyjęcia i myślę, co się z tym światem dzieje i gdzie są te mamy, jak mogły wychować takie córki. Tak. Coś tam nie zadziałało, coś było nie takiego, więc trzeba byłoby chyba więcej audycji poświęcić sprawom wychowania dzieci. Obserwujemy chyba, ja osobiście, że bardzo dużo dziewcząt jest takich egoistycznych, takich samolubnych, takich nieprzygotowanych. Nie wiem, czy później, kiedy one wyjdą za mąż, czy ten instynkt macierzyński znajdzie swój wyraz? Czy one tam czegoś nie blokują? Jest to sprawa chyba i psychologa, i w ogóle pedagogów. Trzeba byłoby nad tym pracować koniecznie. To tyle. Tyle z moich refleksji. Pozdrawiam serdecznie i szczęść Boże. Szczęść Boże również. Pozdrawiamy. Dziękujemy serdecznie za te refleksje. Dla mnie to są bardzo cenne i głębokie refleksje, proszę Pani. Bo chcę powiedzieć, że rzeczywiście ogromna liczba kobiet z pokolenia przedwojennego, czy tej II Rzeczypospolitej, czy II Wojny Światowej, ja pokazuję takie bohaterki w książce tej, którą wydałem na temat matki, czy nawet powiedzmy w okresie Polski Ludowej, czy z obozów, które przeżyły obozy niemieckie, choćby dla przykładu podam panie profesor Wandę Półtawską, która niedawno, bo to w lutym tego roku powiedziała, nie jest tak, że człowiek żyje, bo się urodził. Człowiek się rodzi, bo żyje. Człowiek się rodzi, bo żyje. Właśnie.
bo został stworzony, człowiek nie jest byle kim. Więc wydaje mi się, że to, co pani tutaj zasugerowała i cenne to jest, ja chciałem też w tej audycji to podkreślić, problem wychowywania dziewcząt i chłopców też. Bo chłopcy też muszą się uczyć szacunku dla dziewczyn, dla matki, dla kobiety. Też muszą się uczyć szacunku, a nie traktować jej jako towar podrywowy. Przepraszam za określenie. Poderwać dziewczynę. Czy jeszcze wulgarniej to wyrażają. I wyjaśnię, tutaj wychowanie jest bardzo ważne i cenne. Ale proszę panią, przecież to wychowuje nie tylko dom rodzinny matka, ale to, co się widzi i słyszy w telewizji, w środkach masowego przekazu, w magazynach kolorowych i tak dalej. No proszę bardzo, słowa deputowanej, wybranej do parlamentu. Nie ma czegoś takiego jak dziecko poczęte. Jest zarodek, płód, życie ludzkie jest w momencie, kiedy się człowiek rodzi, a wcześniej nie ma takiego pojęcia. No proszę bardzo, deputowana, wybrana do parlamentu, to mówi i z tym się obnosi, proszę państwa. No to jest to uczenie właśnie, że człowiek, tak jak pani Wanda Płytowska protestuje, nie jest byle kim. I tutaj dla przykładu podam. W rodzinie katolickiej, chrześcijańskiej. Dziewczynka ma 3 lata, w lutym skończyła 3 lata. Dowiedziała się od rodziców, że będzie miała braciszka czy siostrzyczkę. Urodzi się dziecko. A gdzie to dziecko jest? Co to znaczy urodzić? Więc mama powiedziała, że właśnie jej brzuszek rośnie, bo i rośnie w mamusi pod serduszkiem dziecko. To 3-letnia dziewczynka już budzi w sobie, proszę bardzo, uczucia macierzyńskie, o których Gitom powiedział, że gdy dziewczynka zaczyna się bawić lalką, to już to jest przejaw macierzyńskości i opieki nad dzieckiem. To co ta 3-letnia dziewczynka robi? Właśnie poleca mamusi, żeby podciągnęła sobie swederek czy bluzkę do góry i ona chce ucałować dzidziusia. I ucałowała wiele razy brzuszek mamy i podziwiała, prawda, że dziecko rośnie i przyjdzie na świat. Natomiast jeżeli jest niczym, nie jest człowiekiem, nie jest dzieckiem, no to przepraszam bardzo, ale to jest kłamstwo rzucone współczesnej psychologii prenatalnej, rozwojowi dziecka w łonie matki, to jest kłamstwo zadane medycynie. Ja się dziwię, jak można z takimi programami wychodzić i tak okłamywać społeczeństwo i uczyć agresji i nienawiści do dziecka. I z drugiej strony piękny gest ze strony państwa, każdy człowiek jest dzieckiem. Przychodzi facet, nakleja na bloku kartki, windykator, straszy, ja wie, to ja nie mówię, tylko ten maleczek, my co to średniowiecze, czy co to jest? Sytuacja się poprawia na narodzie. Ale właśnie, jak można w ten sposób kształtować i wychowywać potomstwo i dzieci? Ja bym powiedział do parlamentarzystów, do ludzi władzy, żeby się nie bali czarnych marszów, które przechodzą przez Polskę. A równocześnie współczuję, że są to Polacy i Polki, że są to bracia moje i siostry, bo czuję odpowiedzialność i jedność narodową. Nie wykluczyłem się z narodu polskiego. Jak i ojciec święty Jan Paweł II nigdy nie wykluczył się z narodu polskiego, ale okazywał miłość i szacunek wobec wszystkich, tych, którzy inaczej myślą, inaczej, prawda, dążą i tak dalej. Dlaczego? Ano dlatego, żebym powiedział, system nawet, który był w Polsce, który był obowiązywany, wyniszczał i niszczył ludzkie sumienia. I to jest właśnie problem wielkiego zadania i wielkiej walki
o to, ażeby naród się zjednoczył, ale zjednoczył się pod hasłem życia, a nie zabijania niewinnych dzieci. Dziękuję. 25 minut po godzinie 22 odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Chciałbym jeszcze dodać do tej historii związanej właśnie z wielkimi patriotami. Bardzo nam miło, a z kim mamy przyjemność? Wenanty Smoniek, koło Białegostoku. Prosimy. Księże profesorze, właśnie dodam do tych słów, które przekazał ksiądz przez jakiś czas. Właśnie w Polsce nie ma cenzury, ale o ruchu ludowym niewiele się mówi. No więc ruch ludowy ma swoje bardzo bogate i piękne tradycje, a także symbole i hasła z czasów właśnie naczelnika w chłopskiej Słupmanie, Tadeusza Kościuszki, żywią i bronią. Również zielone sztandary i przed wojną, i przed trzema laty poświęcono sztandar powiatowego stronnictwa ludowego właśnie w sanktuarium w Krypnie z wizerunkiem Matki Boskiej Krypnieńskiej. Również dodam tylko zielona koniczynka, święto ludowe w Dniu Zielonych Świąt i hymn, o czym ksiądz był uprzejmy powiedzieć ileś zdań wypowiedzieć na temat Marii Konopnickiej. Właśnie hymn Rota, nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, to właśnie hymn Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja się do tego i mój przyjaciel Roman Malinowski, były marszałek Sejmu i wicepremier, przyczyniliśmy się do tego, że dawny hymn, taki niepolski nazwijmy, został zastąpiony hymnem Rotą. Jeszcze kilka słów o jednym właśnie też na temat, o jednym z wielkich przywódców narodu i chłopów polskich, właśnie o Stanisławie Mikołajczyku. Wiemy o tym, a jeśli Państwo, którzy słuchają, może nie wiedzą, Stanisław Mikołajczyk urodził się w 1901 roku w czasie niewoli, w czasie kiedy zaborcy byli właśnie w Westfalii. Stanisław, Zofia, mama właśnie pana świętej pamięci Stanisława, to byli rolnicy z Krotoszyńskiego, którzy wywędrowali do dawnych Niemiec, wiadomo, za chlebem. Właśnie to głębokie umiłowanie ziemi i ojczyzny po prostu przejął właśnie Stanisław Mikołajczyk od swoich rodziców. I jeszcze jedno zdanie ostatnie, takie bardzo wzruszające słowa, które wypowiedział Stanisław Mikołajczyk. Mam dwie najukochańsze matki, jedną, która dała mi życie i drugą, której winienem życie. Szczęść Boże! Szczęść Boże, panie Benanty, dziękujemy również za ten głos w dzisiejszej dyskusji. Obok Stanisława Mikołajczyka ja nie wymieniłem, ale w sercu mnie bardzo leży i trzeba o tym nazwisku pamiętać dla chłopów, dla wsi, to jest Wicenty Witos, też urodzony w 1874 roku, walczący, prawda, nawet w rządzie austro-węgierskim przed I wojną światową na rzecz Polaków i chłopa polskiego. Zapisał się on też także złotymi zgłoskami, prawda, jako wielki patriota, zmarł w 1945 roku. Więc właśnie, a Mikołajczyk wtedy przybył do Polski, no ale niestety tak się stało, jak się stało, że go władze potraktowały, jak potraktowały władze ludowe, czyli jako wroga Polski Ludowej. Ale to jest bardzo cenne, co proszę pana, pan powiedział o ruchu. I ja chcę powiedzieć, że moja wioska, nie powiem nazwa tej wioski, ale rodzinna moja wioska po odzyskaniu niepodległości przechodziła z zaboru pruskiego do rosyjskiego i w czasie I wojny światowej znowu Niemcy wkroczyli, Prusacy wkroczyli i opuścili Bieżuń
moja parafia i moja gmina Bieżuń właśnie 13 listopada 1918 roku. A młodzież bieżuńska zorganizowana rozbroiła, prawda, i kazała im opuścić właśnie to miasteczko. Więc wioska moja 2 teraz czerwca obchodzi 90-lecie Straży Pożarnej. A ja im, ponieważ mnie zaprosili jako rodaka, który się urodziłem tam, zaprosili mnie na tą uroczystość. Nie mogę być i szkoda mi, ale w liście